Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy. Panie Burmistrzu, ja bym prosił, żeby Pan mi pozwolił zabrać głos, żeby Pan nie przeszkadzał. Ja nie łamię żadnego prawa, proszę mi nie zarzucać tego. Nie łamię prawa, ja stoję na straży prawa, Panie Burmistrzu. Ja mam nadzieję, że w związku z tym, iż tu pojawił się baner, który jakby symbolizuje i informuje o powstaniu nowego klubu w Radzie Miejskiej, to nie jest przestępstwo, nawet wykroczenie, Panie Burmistrzu. To jest po prostu tylko informacja, nie wiem skąd te obawy. Ale tutaj szef klubu do tego się ustosunkuje. Dobrze, ja bym, Panie Przewodniczący, prosił, żebym mógł jednak mieszkańców i radnych poinformować. Ja chciałem tylko, przepraszam, mam tu prawo głosu, zanim Panu oddam całkowity głos, powiedzieć jeszcze raz, że nigdy na tej sali, a jestem współwłaścicielem tej sali w tej chwili, dbam o porządek obrad, nie było przy przedstawianiu składu klubu i powoływaniu jakiegokolwiek klubu jakiejś manifestacji politycznej. Państwo bierzcie przykład, naprawdę ten dobry, a nie zły, i wykorzystujecie jeszcze w sposób zupełnie nieświadomy młodzież, która tak naprawdę przyszła tutaj, myślałem trochę w innym celu, ale jak zobaczyłem ten baner, to już mi wszelkie opadły emocje. Panie Przewodniczący, czy mogę kontynuować? Bardzo proszę, idźmy przy okazji panu radnemu Jackowi Straciakowi. I mam nadzieję, że w związku z tym, iż ten baner pojawił się na sali obrad, nie znajdziemy się w sądzie. Liczę na to gorąco i na owocną współpracę. Czy mogę kontynuować? Tak, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy. Niezmiernie mi miło Państwa poinformować, że w Radzie Miasta Kwidzyna powstał nowy klub radnych. Nazwa klubu to, jak mieliście Państwo okazję zobaczyć, Jeden Kwidzyn. Dlaczego Jeden Kwidzyn? Krótko, jednym zdaniem. Jeden Kwidzyn, ponieważ zamierzamy łączyć, a nie dzielić. Mamy dość podziałów. Najważniejszy jest Kwidzyn, jego rozwój, a przede wszystkim dobro naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, w skład klubu radnych Jeden Kwidzyn wchodzą radni. Lidia Bielawska-Karatysz, Jacek Strociak i moja skromna osoba Sebastian Kaszczelan. Jednocześnie informuję, że na przewodniczącego klubu radnych Jeden Kwidzyn wybrany został radny Jacek Strociak. Stosowną informację w tym zakresie przekładam na ręce pana przewodniczącego rady i jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją, której oczywiście nie przewidzieliśmy, bo nie rozumiemy skąd takie obawy i takie oburzenie. Nie dostrzegam tu żadnych jakichś treści politycznych, bo jak Państwo doskonale wiecie, nikt z nas nie jest członkiem żadnej partii politycznej i proszę pamiętać o tym, że nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej i nie zamierzam. W przeciwieństwie co do niektórych. Nie będę wspominał jakich partii, to już mnie nie interesuje. Także proszę tylko, Panie Przewodniczący, o umożliwienie zabrania głosu szefowi klubu radnemu, panu Jackowi Straciakowi, a tu przedkładam stosowną informację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko jeszcze dodać jedną rzecz, że my wszyscy siedzący tutaj nie jesteśmy w partiach politycznych. Nie wszyscy są w partiach politycznych, ale jesteśmy w klubach. Ale jesteśmy w klubach. I klub to też jest, jak już się wiąże, działanie polityczne, jakbyście Państwo nie chcieli na to spojrzeć, tak? Także to tylko tyle. Oddaję głos teraz, nie wiem, bo wcześniej zgłaszał się Pan Roman, ale teraz widzę, że Pan Jacek. Pan Jacek, dobrze, Pan Jacek Strociak, proszę. Bardzo proszę o spokój tutaj pana Jacka, Państwa, proszę o wystąpienie. Panowie burmistrzowie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jakżeście państwo zobaczyli na załączonym obrazku, będzie widać, że podszedłem i w sposób pokojowy, aby nie generować konfliktów, zdjąłem baner. Uważam, że nie było nic złego. Mogliśmy przez chwilę zobaczyć dwie ręce jednające się z sobą, czyli jesteśmy ugrupowaniem, które nie szuka wojen,
nie reaguje nerwowo, nie ma kwaśnych min, tylko próbuje znaleźć fajne rozwiązanie dla Kwidzyna. O symbolice już powiedziałem, czy to jest takie pojednanie. Natomiast troszeczkę powiem kilka słów. Ten pomysł powstał na kanwie ruchu społecznego. Ruch społeczny z samej definicji jest to grupa ludzi, co najmniej grupa nastu, kilkuset, kilka tysięcy ludzi, którzy dążą do jakiejś zmiany. Mogliście Państwo już zauważyć w moich dzisiejszych, wcześniejszych wypowiedziach, że my rzeczywiście chcemy tych zmian, bo uważamy, że dynamizm rozwoju naszego miasta co najmniej od 15 lat spadł. Nie znaczy, że jest źle. Nam się podoba to, co obecna władza robi. Podoba nam się to, że inwestuje w oświatę, że inwestuje w kulturę, inwestuje w sport. Oczywiście zawsze można więcej. Że jest ten kierunek, przemysłowy, natomiast nie podoba nam się to, że mając taki wspaniały obiekt jak zespół katedralno-zamkowy, no nie inwestuje się w turystykę. Marzy się ta wieża, ogromny wieżowiec, gdzie byśmy mogli sobie spojrzeć rzeczywiście na piękną panoramę naszego miasta. Byłby to też element zachęcający turystów. Marzy nam się w końcu zrobienie gdaniska, amfiteatr, niekoniecznie taki duży jak w Iławie, ale taki, który by w naszym mieście był. Uważamy, że trzeba pamiętać też o naszych handlowcach, biznesmenach. To wszystko napędziłoby koniunkturę. My już za dużo nie jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że nasze miasto będzie miastem, gdzie co najmniej na co najmniej dwa dni zatrzyma się turysta. Dzisiaj turysta może tylko przyjechać, półtorej godziny spędzić na placu Jana Pawła II, popatrzeć, czy jest ładna kostka, no i już na ten temat. To jest wszystko. Natomiast w tym kierunku powinniśmy pójść wzorem Gniewu, który 15 lat temu, Państwo pamiętacie o tym dokładnie, jak było, bo żeśmy tam jeździli najprawdopodobniej wszyscy. Tam było źle, nawet bardzo źle. Ludzie o smutnych minach. Dzisiaj to miasteczko praktycznie kwitnie. A tak naprawdę nikt nie dawał mu wielkich szans. Oczywiście my nie sprzedamy naszej katedry wraz z zamkiem podmiotowi prywatnemu. To jest absolutnie niemożliwe. Ale to nie znaczy, że nie możemy nic zrobić wokoło. Będziemy tak następne 15 lat czekać? To są właśnie te kierunki. My widzimy rozwój w kierunkach właśnie turystycznych. To da zarobek naszym biznesmenom. Nie może być ulica Braterstwa Narodów, nasza słynna ulica handlowa, praktycznie pustką. No nie dzieje się. Jest dużo rzeczy, które jest do zrobienia. I my chcemy troszeczkę przyspieszyć ten dynamizm. Naszą ideą jest to, aby zdecydowanie miasto przyspieszyło. Podsumuję to tak. My Was szanujemy, cenimy Wasze doświadczenie, jest to wartość dodatnia, ale mamy świadomość, że ugrzęźliście w Waszych stereotypach i nie myślicie tego zmieniać. Dlatego powstał ruch Jeden Kwidzyn. Będziemy dążyć do tego, żeby miasto się rozwijało dokładnie w kierunkach turystycznych, żeby napędzić koniunkturę handlową i ożywić nasze miasto. Nie lekceważmy tych wszystkich badań, które były robione przez menadżerów w zakładach przemysłowych. Niech te nasze wszelkie badania, które mamy i te programy rozwojów, niech posłużą do tego, żebyśmy coś w mieście zmieniali. Nie możemy na przykład wyśmiewać niektórych inicjatyw. Państwo dzisiaj, jak wyszedłem, powiedziałem o wieży, większość z Was się uśmiechnęła, że nikt nie widział, że tutaj w takiej infrastrukturze można nagle postawić wieżowiec. A czym jest na przykład paryski Montmartre? Przecież to jest praktycznie wielka wieża wystawiona w budownictwie niskopiennym. Można? No oczywiście można, tylko trzeba szeroko, proszę Państwa, patrzeć. I my chcemy tak szeroko patrzeć. I będziemy rozmawiali z każdym, powtarzam, z każdym, który będzie wspierał nas w rozwoju, szczególnie turystycznym i handlowym naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja powiem tak, no cieszymy się, że jest nowy klub, bo przez dłuższy czas nie mieliśmy tutaj jasnej sytuacji, więc będziemy z Państwem również współpracować. Ja już obiecuję jako przewodniczący w komunikatach powiem dotyczący komisji, ale to za chwilę. Wiem, że zgłaszał się Pan Roman Szałapski, proszę.
Szanowni Państwo, wiemy już, że Klub Prawa i Sprawiedliwości przestał istnieć. Ja byłem jego członkiem. W związku z tym przygotowałem króciutkie oświadczenie. Pragnę do końca kadencji pozostać radnym niezależnym. Chcę reprezentować interesy mieszkańców naszego grodu bez szyldu politycznego. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Radny Józef Pomykacz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no ten nowy klub powstał kosztem naszego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ja w rozmowach z wyborcami sygnały były bardzo negatywne na temat tej polityki rozbijania jedności Prawa i Sprawiedliwości tu w Mieście. I chciałem jeszcze tutaj dodać, że sygnały w prasie, jakie po tym geście tutaj opuszczenia Klubu Prawa i Sprawiedliwości na tamtej sesji były takie, że PiS się sypie, PiS się kruszy, koniec świata. Ja chciałem Państwu tutaj wyraźnie powiedzieć, że PiS jest jak skała, jak beton, się nie skruszy. Nigdy się nie skruszy. I proszę Państwa, chciałem jeszcze dodać, że idziemy do wyborów. Za rok będą wybory. I dobra zmiana dojdzie tutaj, bo ona tu musi przyjść. Do tego samorządu, do tego powiatu, do tego miasta. A takie działania, jakie wy podejmujecie, nie służą. Nie służą tej sprawie. Ale ja myślę, że takie działania, które Państwo podjęli, zostaną zapamiętane w elektoracie. A co elektorat zrobi z tym, to wszyscy wiemy. Wylądujecie Państwo na śmietniku historii. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Strociak, proszę. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie. No niestety nie chciałem już tutaj wychodzić, ale muszę się odnieść do tego, co powiedział kolega Józef Pomykacz. Oczywiście decyzja, którą żeśmy podjęli, ona była dosyć szeroko opisana w prasie i wcale nie wynikała z tego, że my jesteśmy przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, tam dokładnie było powiedziane, że wychodzimy dlatego, bo nas o to też prosi część wyborców, którzy wiedzą, że tacy ludzie jak pan źle działają na tą dobrą zmianę, bo kolega Marek Sidor często pokazuje głosowania. No pan, będąc w klubie PiS, głosował absolutnie niezgodnie z polityką PiS. I dzisiaj pan też to zrobił. Ale za to pan się okrzykuje wielkim PiS-owcem. Przypomnę panu, że wybory w 2007 roku, dzisiaj już nie jestem członkiem partii, co najmniej od 7 lat, ale to były moją zasługą. Ja nie mówię, że mnie się dobra zmiana nie podoba. Mamy różne poglądy. Ludzie, którzy się gromadzą wokół nas, mają różne poglądy, ale my nie chcemy się spierać politycznie. To, co my sobie myślimy, to, kogo my wspieramy, to jest nasza sprawa. My jesteśmy tu, w naszym mieście i tu chcemy być pozapolityczni. A pan próbuje jakieś śmieszne uprawiać gierki, jakąś politykę. To wcale nie chodzi o politykę. My tu mamy załatwiać swoje sprawy. Przypomnę panu, że to był senator Czarnobaj. I nawet jego lokalni sojusznicy, właściwie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, też go nie wspierali. My tu załatwiamy swoje sprawy, a pan próbuje tu jakieś dziwne działania polityczne, będąc takim malutkim, jako partia w Kwidzynie. Nie wiem, kogo pan w ogóle reprezentuje. Siebie, bo mnie się wydaje z tego, co ja wiem, a ja mam
mam do czynienia z ludźmi z Prawa i Sprawiedliwości. Oni mnie nie negują, tylko Pan. Panu się nie, Pan chce nas stłamsić, gdzieś tam nas zakopać w historii. To jest mądre? Kogo Pan w ogóle reprezentuje? Bo na pewno nie wyborców PiS. Dziękuję.